życie tak naprawdę mojej rodziny było związane z bielizną. Wszyscy od 20 paru lat sprzedawali biustonosze, majtki, różnego rodzaju takie, nie wiem, halki. Naszą ideą było to, żeby biustonosze były dopasowane, by dobrze leżały na kobietach, które mają budowę słowiańską. Biustonosze, które są produkowane za granicą, są dostosowywane do różnych innych nacji, tak? Czyli nie wiem, do brytyjskich, do niemieckich, i stwierdziliśmy, że taka potrzeba dosyć realna jest produkcji biustonoszy, które będą trochę bardziej wyspecjalizowane, jeśli chodzi o budowę właśnie Polek, Słowianek, tak, Rosjanek. Troszeczkę inaczej są kobiety u nas zbudowane, mają inne odległości, inne wymiary, więc tutaj to zaczęliśmy badać, zaczęliśmy nad tym pracować i stworzyliśmy własne konstrukcje, które według nas są wygodniejsze, są bardziej dopasowane, są bardziej eksponujące. Kiełbacha, takie fajne, poetyckie, przenośne. Pokazywały starsze panie, że super właśnie, no bo z reguły biustonosz albo nie nosi, albo źle dobrany. I okazuje się, że w ogóle te miseczki bezsensowne kupowałam, ja kupowałam jakieś AB, coś tam. Wydawało mi się, że tego biustu, zawsze mówiłam, że mam w zaniku biust. I jak dopiero pierwszy raz ta brefiterka mi dobrała, i przyszłam do domu i założyłam ten biustonosz, który jeszcze dwa dni temu był dobrym biustonoszem. Był najlepszym, ulubionym. Tak. Jak sobie tam poukładałam to ciałko, które powinno być ułożone, to w ogóle faktycznie mówię, Boże, no przecież to za małe jest. Ten WF, no to taka krępująca sytuacja i tak dalej, uciążliwe. W sensie te dziewczęta, które zaczynają się rozwijać i zaczynają mieć jakieś zaczątki biustu, to już powinny być uświadamiane. Żeby jej nie obwisało już od początku, tak. Żeby potem nie miała tego biustu do kolan w wieku 30 lat. Tak. Nie jesteśmy tego nauczone, bo kiedyś to się jeździło w ogóle na stadion, tak? Na stadion to wiadomo, się przykładało, jest okej, okay? Dobra, to biorę, tak? Wyedukować mamy, a potem właśnie już te dziewczynki, które zaczynają się rozwijać, bo mnie się zawsze wydawało, że jeżeli za wcześnie będzie dziewczyna nosiła ten biustonosz, to jej ten biust nie urośnie. A okazuje się, że to jest błędne założenie, że wcale tak nie jest. Po prostu jest to genetyczna też sprawa, że jeżeli mama, babcia miała niewielki biust, to ona będzie miała też niewielki biust. A nie ma to nic wspólnego z noszeniem biustonosza. Klientki tak wybierają stanik, a przychodzą z takimi panami, że mam kilka parami opadań. To powinniśmy chyba wychodzić za mąż. Bluzkę mierzymy sobie 50 razy za durną kwotę, a męża sobie nie przymierzymy przed ślubem, nie? Tak, dla mężczyzn to też jest ważne. I wtedy cena dla nich nie gra roli. Nie, nie pytają się o cenę. Nie. Bo jak kupisz buty, no to, no Jezu, i znowu buty, i no, no ile one kosztowały. Nie, no żartuję oczywiście. A ja nie. Ja mam sporo klientów, panów, którzy swoje żony przywozili. I oni byli inicjatorami, żeby wreszcie ogarnąć ten biust. Albo znaleźć ten biust. Najładniejsze staniki, najciekawsze designersko, to są właśnie na duże biusty. Bo tam można zaprezentować. Przezroczysty na biuście. No. Tak naprawdę jest cała jest podszyty. Czyli te brodawki, to wszystko jest zakryte. Tutaj zakryte. A to wygląda, jakbyś była po prostu, miała mgiełkę. To się nazywa haft na tatuażu, też takie jest powiedzenie. Że ja przeżyłam szok, jak poszłam właśnie pierwszy raz do brefiterki, ona mi wyciągnęła staniki rozmiar 75, chyba F to było wtedy.
Więc ja tak w ogóle spojrzałam na nią, mówię, to takie literki są. Ona mówi, kochana, ale ty tu wcale nie masz dużego biustu. Ja mówię, nie mam, naprawdę mi się wydaje, że już on jest tak monstrualny. Mhm. Ona mi właśnie wtedy powiedziała, że tu przychodzą klientki z literką K na przykład i tak samo ona je ubiera. Więc w ogóle dla mnie to było szokujące odkrycie, że takie rozmiary są. Bo mówię, moja świadomość gdzieś zatrzymała się na literce C, ewentualnie właśnie jakieś małe D i to było wszystko, co wydawało mi się, że tak kobiety mają. No. Miałam taki problem, bo ja nigdzie nie mogę dobrać stanika, bo właśnie rozmiarówka jest bardzo krótka i po prostu wychodzę z przymierzalni mocno rozczarowana. No. Mimo tego, że mam spory biust i sama jestem wysoka i w ogóle dosyć duża, że ja mogę jakoś wyglądać, że to nie jest jakaś bezkształtna masa, którą noszę z przodu, tak? No taka prawda. I dopiero ta dziewczyna mi to po prostu uświadomiła, kiedy wzięła mnie do przymierzalni, włożyła mi rękę pod pachę, wyciągnęła co miała wyciągnąć, ułożyła, odpowiednio wyregulowała ramionczko i powiedziała, teraz wyglądasz. Duży biust, bez biustonosza, no to w ogóle nie idzie. To tak, to jest... Nie musisz cały czas o tym biuście, nie? Tak, no ale chodzi o to, że bez biustonosza ja... To czasem nawet po domu już jak chodzę, to się czuję już tak trochę jednak dziwnie, bo on po prostu... No jakby mi zupełnie coś wyrosło z przodu. Nad czym nie mam kontroli po prostu, więc ten biustonosz tak, on musi być i tyle. Chociaż nie ukrywam, że czasami lubię go sobie wieczorem zdjąć i właśnie poczuć się swobodnie. Błąd numer jeden u kobiet to jest nieprzyjmowanie do wiadomości, że mężczyźni są wzrokowcami. Czy mam sobie kupić... 5 kolorów, bo każdy do innego rodzaju bluzki, tak? Czarny to pod ciemne, jakiś ekstra biały, no to wiadomo, pod białe, tutaj taki, bo tu wycięcie, tu... Nie no, wiadomo, no, dobrze mieć ze dwa jakieś dyżurne, które pasują do wszystkiego, są na tyle neutralne, że mogę je założyć i do tego, tak? Akurat córek niestety nie mam, ale widzę te dziewczynki w tych białych staniczkach pod białą bluzkę, o zgrozo. Już na wejściu dziewczynki, one nie mają nawet szans no, uczyć się elegancji, dlatego, że producenci młodzieżowych staników opierają się, że beżowy jest niechodliwym towarem. Mhm. Są różne kolory, dużo też jest białych, ale beżowego nie znajdziesz. Dobry stanik, dobrze dopasowany, wymusza tą prostą postawę, tak? Babcia waliła, plecy, prostuj się, żeby dobrze tego przygorbiło, no. Ja stanęłam prosto, tak, bo wymusił na mnie to, że musiałam stanąć, bo jak nie, no to tu gdzieś mnie tak, tu gdzieś mnie na pewno. No i pamiętam, jak dziś te takie szpice wielkie, no. Tak, chciałam na pół troczki i robiłam na lalek czapki. Babci wszystkie staniki pocięłam. Żeby wyprodukować biustonosz, potrzebujemy do tego kilku rodzajów maszyn. Dwuigłowe, jednoigłowe, renderki z zygzakiem, overlocki. Przez wiele lat kobiety nosiły źle dobrane biustonosze, czy nieodpowiednie. Czy no, było to związane z tym, że na rynku nie było odpowiednich produktów w odpowiednich rozmiarach. Koronkę, która była brzydka i nieładna i nikt jej nie chciał kupić, a my sobie nadrukowaliśmy na niej taki jakiś wzorek i jest już troszeczkę ładniejsza, tak? Generalnie jest babcina i na przykład jak ją pokazaliśmy w produkcie, to nikt jej nie chciał, tak? Albo na przykład kupujemy wtedy białą koronkę, nie musimy kupować kolorowej i sobie dzięki tej maszynie, dzięki temu komputerowi możemy nadrukować sobie coś, co z białego zrobi nam się takie jak będziemy chcieli, tak? I wtedy wybieramy sobie odpowiedni design, drukujemy na kartce, na tej prasie kładziemy i pod wpływem 180 stopni przez 45 sekund wgrzewamy ten kolor metodą sublimacji. Thank you.
To ja mam latkują, mogą się malować na przykład. To ja mam dobre drzwi. Jennifer Lopez. To lepiej było. No ładnie, no, słuchajcie, nie, no bo już drugi raz przychodzę tu na spotkanie. Ojej, nie wziąłem staniku, ojej, a masz dla mnie. To się umówmy za tydzień na cycki, no kurde, no. Ja się mogę mówić. Nie, czekaj, ty w czwartek, my idziemy na zakupy w czwartkowe. Szeszka. Okej, czekaj. No, Maria to ma. Teraz poruszaj się troszeczkę w tym. Dobra, ręce do góry. Okej, super. Dobra. Tak, ja też teraz mówię, ściągam stanik i mam wrażenie, że uwolniłam. Uwolnić orkę. Bo normalnie nie czuję, tak, że mam stanik. Każdy drzowka. Meksykańska upala. Tak, tak. Osobą niezależną, mam swoje zdanie w wielu rzeczach, zwłaszcza w temacie rodzenia, karmienia, bo jestem odjechaną tak zwaną domową mamą i prekursorką też karmienia piersią, pomimo wszystko, bo moje dzieci najstarsze mają po 23-21 lat, wtedy jeszcze były różne teorie. Ale więc ja nie zwracam uwagę, ja wszystko jakby konfrontuję, czy to jest racjonalne, czy to jest uzasadnione, czy to się kupy trzyma, tak? Tak rozumowo. Natomiast pewne rzeczy w ogóle nie słuchałam. Natomiast mam pytanie, jaki komunikat mówiono wam, położne, czy lekarz, czy ginekolog, właśnie na temat biustonosza do karmienia, czy jakiejś ochrony biustu, tak, w tak delikatnego, w tak trudnym momencie. Już byłam w drugiej ciąży, no to byłam już tak przygotowana, że już zapowiadałam, że ja już niedługo to przyjdę i po prostu już byłam taka rozhulana też tymi możliwością kolorystyczną i właśnie tymi kształtami i tak dalej, więc no, można powiedzieć, że nawet byłam taka... Mój gut był tak, znaczy nie gut, tylko mój apetyt był tak rozkręcony, że po prostu nawet chciałam więcej, tak? Powiedziałam, że jest możliwość. Pierwszy miesiąc można być, jakoś tam zmęczona jestem, dres szmaty i tak dalej, byle co. No ale potem dziecko podrasta, my też chcemy wyjść do ludzi, my chcemy pójść do rodziny, my chcemy pójść do parku, my chcemy iść do teatru czy gdzieś. I co? Jak na przykład byłam w szpitalu i były to te pierwsze dwa dni po porodzie, kiedy nie zakładałam jeszcze biustonoszy do karmienia, tak, bo no, tak po prostu było mi wygodniej, tak, to nikt nie spytał się, ale czy ma pani ten biustonosz, czy jak potem pani wróci do domu, nikt nie wspomniał na temat pielęgnacji biustu, mlecznego biustu, jak wrócę do domu, nic. A niektóre problemy laktacyjne to właśnie zastoje od dołu, że łamanie się zaginnej kanalików mlecznych jest spowodowane ciężką piersią, która ciągnie w dół, tak, i trzeba ją podnieść do góry, podtrzymać ładnie. To jest kwestia właśnie tego, co może się stać. I z jednej strony jest to wiadomo, ale z drugiej strony nikt tego wcześniej nie powie. Jest taka niska świadomość o potrzebie dobrze dopasowanego biustonosza do karmienia. I widzę, że czasami tak wywołuje jakieś takie hasło, to właśnie o co chodzi? To mam wrażenie, że personel medyczny tak jakby patrzy na takie wszystko, takie zdrowotność, medycyna, że to wszystko musi być takie poukładane i tak jakby działa na tej pierwszym momencie, a graffiting oprócz tego, że jest ważne dla naszego zdrowia, to działa na emocjach, tak? I spotkania z panią, tak. To jest właśnie to już bardziej nie zdrowotność, chociaż też, ale bardziej właśnie emocjonalność. I tych emocjach, które tam hulają góra, dół, to płacze, to się śmieje w ogóle i tak dalej. I właśnie już pani bardziej ma więcej do roboty właśnie z emocjami matek, tak? Tak więc, a tutaj, no, niech lekarze też nie uciekają od tego, tak? No bo tak naprawdę ta pacjentka to nie jest tylko anatomia i po prostu i tutaj mięśnie, budowa, organy i tak dalej, ale przecież też jest jej głowa. Oj tam, oj tam. Co się stało? Po prostu to poszło oddolnie, po prostu dziewczyny, kobiety zaczęły mieć po pierwsze te, które miały świadomość, zaczęły uświadamiać inne kobiety, albo się dostosujecie, albo my pójdziemy gdzie indziej, gdzie szanują naszą godność i myślę,
że tak samo jest z tym zagadnieniem brafittingu mlecznych piersi. Mm-hmm. Po prostu my kobiety musimy to zrobić same. Badam przypadki, gdzie ginekolog powiedział, proszę pani, pani ma niedobrany, niewłaściwy biustonosz. Ale to, że to jest tylko no, kawałek materiału, gumka, fiszbinka i tak dalej, i kromka i tak dalej, że to jest tylko to, tak? Mm. A tak naprawdę to ma tak, no, taką wartość, tak? I w sumie mamy, będąc w ciąży, nie zdają sobie z tego sprawy, kiedy już widzą, że ten problem jest albo był, no bo właśnie już rezygnuję na przykład z tego i potem rozmawiamy na takich właśnie spotkaniach właśnie mlekotecznych i się okazuje, że był ten problem, tylko już jest too late. Położna pyta, czy jest laktator? Dlaczego nie zada pytania? Jest biustonosz? Dlaczego? Mianowicie się połączone siły. Profiterek, lekarzy, położnych, prelegentów, takich osób, które niosą tą wiedzę do młodzieży, do młodych dziewczyn. Żebyśmy po prostu robiły, wszyscy robili dla dobra kobiet to, co jest bardzo ważne, czyli mówienie o dopasowanym biustonoszu, o szanowaniu swojego biustu, bo to jest tak, że nie tylko dopasowany biustonosz, to jest tak, że przy ubieraniu, zakładaniu dopasowanego biustonosza mamy kontakt z piersiami. To jest codzienne badanie swojego biustu, to jest znajomość swojego biustu. To jest po prostu najprostsza rzecz do profilaktyki antylakowej, czy szybkiej jakiejś takiej diagnozy. Bo ja zauważam wśród swoich klientek, że one tak ten biust po macoszemu, tak? Jeszcze jak jest ładna koronka, zabłysnąć, prawda, na randce, czy prawda, mieć piękną bieliznę, fajnie, ale to nie jest tylko ubranko piękne i piękna szmatka, to jest znacznie coś więcej. Brafitting łączy się właśnie też z taką dbałością o swoje zdrowie. O zdrowie piersi, o zdrowie kręgosłupa, bo wtedy też inaczej chodzimy, prostujemy się, inaczej prezentujemy swoją sylwetkę. W każdej produkcji jest potrzebny mężczyzna, który, nie wiem, przyniesie kartony, będzie dźwigał, będzie robił różne rzeczy, tak, organizował, załatwiał, wkładam kawałki materiałów i mówię sobie, to będzie, ten beż będzie ładnie wyglądał z tym różem, tak? To jestem w stanie zrobić. Na pewno nie jest mi łatwo produkować biustonosze jako mężczyźnie, dlatego że nie jestem w stanie bardzo często jakby ocenić na żywo tego produktu, tak? Często to jest tak, że coś wymyślamy, produkujemy, następnie dowiaduję się od drugiej czy trzeciej osoby, jak ten biustonosz leżał, co trzeba poprawić, co trzeba zmienić, bo bardzo rzadko widzę ten swój efekt produkcyjny na kobiecie. To rzadko się zdarza, żeby któraś kobieta pokazała, jak to leży. Nie przeszkadza to, że jestem mężczyzną, ale są takie rzeczy, do których ja się nie dotykam. Thank you.